poproszę wszystkie osoby, autorów filmów, którzy są. Konstelacje, Aniela Gabriel, reżyserka, jest gdzieś? Nie ma. A kto jest? A jesteście wy, tak? Czyli Zuzanna Peda, tak? Która, i ty jesteś operatorem. I Michał Korynek, tak? Kierownik produkcji. Oklaski, konstelacje. Nie ma ekipy animacji, nieprawdopodobnie elastyczny człowiek. Natomiast jest autor super filmu, super jednostka, Jerzy Zawadzki. Prosimy, jakie wspaniałe entrée. Chodź. Idealny timing mamy. Film Trash, Filip Syczyński, reżyseria. Filip jest, chodź. Katarzyna Maciąg, aktorka, prosimy. Jest też Monika Kotecka? Jest. Za chwilę przyjdzie. Autorka zdjęć. I jest Damian Kocur, reżyser filmu 21 dni. Damian. Widzę już Michała. No to zaczynamy od Michała Romanowicza, bohatera. Prosimy cię, Michał, chodź. Cześć. A gdzie twój reżyser zniknął? Szuka mnie. Ale ty, ponieważ ukończyłeś kurs, więc jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być, a on się zgubił. Dobra, to za chwilę przyjdzie. Damian, zapraszamy. Damian Kocur, reżyser, który został przyćmiony przez swojego bohatera. Poczekajcie, tylko ja tutaj jest moja torba, gdzie mam wszystkie notatki, które prowadziłem w trakcie, tylko pozwólcie. Ja myślę, że to był świetny blok bardzo odważnych filmów, odważnych formalnie i odważnych tematycznie. Nie wiem, czy publiczność się ze mną zgodzi. Jak zwykle zapraszam wszystkich, nie tylko stałych komentatorów, stałych gości z publiczności, którzy regularnie komentują i pytają. Oczywiście zapraszam również. Nie będę odbierał głosu. Jak zwykle w kolejności wyświetlania konstelacje. Sytuacja jest, rozumiem, o tyle trudna, że jednak to reżyserka, autorka powinna wziąć ten główny ciężar na siebie, ale poczekaj, ja chyba muszę wam mikrofon jeszcze dać. Ale może spróbujcie trochę w jej imieniu, bo ja na przykład się przyznaję szczerze, że się wzruszyłem strasznie. Co oczywiście wynika trochę z tego, że sam byłem poddawany różnym psychoterapiom, więc doskonale rozumiem w ogóle zjawisko terapii, aczkolwiek nigdy nie uczestniczyłem w ustawieniach hellingerowskich, dlatego że im nie ufam. Więc może opowiedzcie coś, skąd był w ogóle ten pomysł, do jakiego stopnia to jest zagrane, no bo teoretycznie to ustawienie hellingerowskie oczywiście polega na tym, że te emocje się naprawdę pojawiają, prawda? Więc jakżeście nad tym pracowali i czy wiecie, skąd reżyserce się wziął ten pomysł? Tak, wiemy. No Aniela jakoś od dawna już fascynowało to, że w tych ustawieniach możemy przyjrzeć się... Słuchaj? Bliżej? Tylko musimy tam podgłośnić troszeczkę. Dobrze. Że w tych ustawieniach możemy przyjrzeć się pewnym schematom, które rządzą ludzkimi losami i jest to często jakaś taka metafora wielu, wielu żyć, to co się wydarzy na takich ustawieniach. I dla nas było to pretekstem do opowiedzenia pewnej sytuacji, jakiegoś momentu w czasie, na który składa się mnóstwo różnych historii, niekoniecznie nawet naszych. Plus właśnie te wizje Anieli, które są właściwie jej snami w wielu przypadkach, które później jakoś tam ewoluowały. To większość tych osób to są jednak aktorzy, których tam widzieliśmy. Aktorzy, którzy pracują też tą metodą. Ona nie była dla nich obca, oprócz może jednego. Ale w jakim sensie pracują tą metodą? Spotkali się z nią na warsztatach, w teatrze. Są takie miejsca i metody. Ale
To były niesamowite zbiegi okoliczności, gdzie okazywało się, że Aniela ich tak intuicyjnie dobrała, że oni faktycznie w jakiś sposób podczepiali się emocjonalnie pod tę sytuację. Gdzieś albo oni sami to odkrywali dla siebie, co było niesamowitym przeżyciem dla nas wszystkich, albo wiedzieli o tym, ale jakby świadomie się na to godzili i chcieli to opowiedzieć, no. Ale czyli punkt wyjścia, czyli, że tak powiem, tak konkretna sytuacja rodzinna została wymyślona scenariuszowo, ale w momencie, w którym aktorzy zaczęli to grać, to się okazywało, że rzeczywiście te emocje zaczynają się u nich pojawiać. Tak, co więcej, niektóre z nich jakoś odnaleźli w swoim życiu gdzieś tam podobne historie, no nie idealnie taką, ale gdzieś coś takiego, co się okazywało dla nich ważne. Myśmy to robili chyba w 9 dublach, całe to ustawienie. Także to nie jest jeden przebieg, ale od początku do końca one się trochę między sobą różniły. 9 razy ten proces odkrywania przeszłości został powtórzony. Przez kilka dni, tak. Więc to było emocjonalnie wykańczające dla wszystkich w pewien sposób, bo za kamerą też nie sposób było tego nie przeżywać. Graliśmy to na 3 kamery, więc to też była jakaś taka choreografia, żeby nic nie uronić. Tylko oczywiście nie byłoby tego filmu, gdyby nie to, co powiedziałaś, że jest tak naprawdę zapisem snów. To jest tak naprawdę najbardziej ryzykowne fragmenty tego filmu, prawda? Nie wiem jak państwo, ja jakby kiedy zaczynała się ta kolejna sekwencja symboliczna, to za każdym razem drżałem, czy autorce uda się z tego wyjść obronną ręką, czy nie popadnie w pretensjonalny symbolizm. I mam wrażenie, że się obroniła, ale być może wy macie inne zdanie. Czy uważacie, że to broni się, czy nie? Brak opinii. Już zapomnieliście wszyscy, co było na początku bloku. No dobrze, to nie usłyszymy opinii. Tam jest jakieś głowy, które kiwają, że nie obroniła się. Nie zapomnieliśmy. No. Trudny, nie, oczywiście. Dlatego ja zacząłem od tego sformułowania, że to był bardzo dobry, mocny blok, bo te wszystkie filmy były bardzo odważne, tak? I tutaj przy wielu rozmowach szczerość, ja wolę filmy, które są odważne, których się coś może nie udać, ale jest jakaś ambicja od tych, które idą po najmniejszej linii oporu i w związku z tym wszystko się udaje, tak? Więc, natomiast, ale czy wy czuliście tą, czy wymyśleliście właśnie o tym, jak to zrobić, żeby to nie było pretensjonalne, ale zarazem symboliczne? Pozostało. Tak, no my zdawałyśmy sobie sprawę, że to jest bardzo ryzykowne i że trudno tu gdziekolwiek wcześniej sprawdzić, czy takie coś zadziała. Ale no, Aniela jest taką osobą, która mocno jest zakorzeniona w swoim świecie i dla niej nie ma żadnego ale, w sensie jak chce tak zrobić, to tak zrobi. I szukałyśmy oczywiście jakichś sposobów, żeby to może płynniej wyszło, ale dla niej to było ważne, że to właśnie rozbija, że jakby jesteśmy, że to jest jej komentarz do tej, tak naprawdę do tego, co oglądamy. I też nie chciała popaść w samych tych ustawieniach, było ryzyko, że popadnie w jakąś taką emfazę, no jakieś takie wyolbrzymienie emocji i tak dalej, więc to tak naprawdę te wizje rozbijają trochę tą taką, to co tam może narosnąć i... Ale czy naprawdę w jej snach pojawiają się archetypiczne motywy zarówno z kultury greckiej, Minotaur, jak i z wierzeń szamańskich, indiańskich? Królik i byk są autentycznie zapisem jej snów, tak. Aha. Potem oczywiście może kostiumografka to tak zrobiła, a nie inaczej i jakby pewne rzeczy się
Aha, ale czyli to nie jest tak, że ona czytała Claude'a Lévi-Strauss'a, Złotą gałąź Frasera i w związku z tym w jej scenach zaczęły się pojawiać motywy. No nie ostatnio, być może jak miała wcześniej, ale nie były to jakieś takie inspiracje, żebyśmy wiedziały tu od tego jest tak dalej. No, były to często jakieś obrazy gdzieś, ona mi coś opowiadała, ja jej często coś wysyłałam jako inspirację. Próbowałyśmy to ogarnąć, ten chaos, bo te wizje były zupełnie jeszcze bardziej chaotyczne na początku. Więc gdzieś tam one są i tak okiełznane. No ja jestem wyrozumiały w tym sensie, że być może sam czasami popadam w lekką przesadę, więc w związku z tym akceptuję ten język. Czy ktoś chciałby coś na temat tego filmu powiedzieć, go skomentować, zaatakować, skrytykować? Czyli... Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ten film bardzo mi się podobał, ale troszeczkę było dla mnie za dużo jednak tej warstwy sennej i uważam, że on w swoim takim jego ascetyzmie była siła i troszeczkę dosłownie powiedzmy 2 minuty, jeśli byłyby wycięte z niego, to on by się otarł dla mnie o coś... bardzo, bardzo genialnego, ale trochę jednak było tego dla mnie za dużo i to mnie zmęczyło i to jakby to jest zawsze tak, jak coś jest bardzo dobre, to już wymagamy od tego, żeby było bardzo bliskie tego geniusza, więc tylko i wyłącznie dlatego to mówię. Natomiast ogromny szacunek, ja dosyć mocno się interesowałam ustawieniami i brałam udział w takim ustawieniu i myślę, że jest genialnie to odtworzone, ale taki mały kat-kat bym zrobiła. To jest niesamowite, za każdym razem jak oglądam ten film, to inne są te odczucia, nie? Czasem wiem, że tą scenę faktycznie trzeba by może wrzucić tutaj. Znaczy właśnie jak chodzi o te wizje, nie? Że czasami one wchodzą tak, że męczą, a czasami to płynie. Tak, że jest coś takiego, że ten film ma taki swój rytm. On płynie i ja wchodzę w ten rytm i niekiedy te sny mi po prostu nie wskakują, ale to myślę, że mam trochę inne sny i naoglądałam się innych rzeczy i może to jest tylko i wyłącznie tego kwestia. Tak. Natomiast no pełen każdemu też inne sny wypadają. A pewnie ciekawe. Inne wypadają. Natomiast mega piękna próba zderzenia się z opowiedzeniem o ustawieniach. Dziękuję. A mówiła to Monika Kotecka, tak? Autorka zdjęć do Trash. Tak. Tak? Zgadza się, bo doszłaś, więc to, tak, domyślałem się, że to musisz być ty. Dobrze, to przenieśmy się do super jednostki. Prosimy tutaj mikrofon dla Jerzego Zawadzkiego. I tutaj sobie jakoś miałem takie ciągi skojarzeniowe, że zaczęło... Ja chciałam coś powiedzieć. Sorry. No właśnie, jako laik. Pewnie jest profesjonalistą, ja jestem laikiem i uważam, że te sny właśnie nadały smaku tym filmowi. Bo gdyby było więcej tych scen takich łzawych, to ten film by był może i nawet nudny. Ja przepraszam, że tak mówię, ale właśnie to było fantastyczne. To takie, poezji dodało. Tak, dodało właśnie takiej poezji tego... I te takiej... obrazy były nieprzerysowane, były czyste. Poetyckie, tak właśnie dodawały smaku. Znaczy ja... sosu, takiego sosu dobrego. Kwaśno-słodkiego. Znaczy ja w żaden sposób nie podważam tego i się podpisuję pod tym, tylko mam wrażenie, dla mnie było tego troszeczkę za dużo i jakby nie wszystko mi wchodziło, ale jest to jakby tylko i wyłącznie uwaga, dlatego że ten film mi się bardzo podobał, więc zastanawiam się, co można by było jeszcze w nim zmienić, żeby był jeszcze lepszy. Natomiast zgadzam się w 100% z tym, co mówią panie. Po prostu dla mnie było tego trochę za dużo. Ale w odbiorze ze snami jest ciekawsze. Zdecydowanie. Bo ta terapia męczy widza. Przynajmniej jest taki oddech, że na chwilę te nasze emocje opadają. Bo naprawdę sceny były wzruszające z tymi ustawieniami, a te sny dawały właśnie taką chwilę oddechu. Mm-hmm.
zaczerpnął świeżego powietrza i dalej poszedł. Zgadzam się z siostrą. Odchodzoną. No właśnie, to ciekawe, czy mają panie podobne sny, ale to już jest temat na inną rozmowę, oczywiście. Dobrze, to zrobimy o tym film po prostu. Ale nie, dlatego ja powiedziałem, że te wszystkie filmy są odważne, bo to jest podjęcie pewnej radykalnej decyzji. To jest też pokazanie czegoś, co zazwyczaj jest pokazywane jakoś przez budowanie dystansu, bo strasznie trudno jest to zrobić, no, zająć się po prostu taką sytuacją. Równie trudno, myślę, zająć się super jednostką. Ja strasznie się cieszę z tego filmu, ponieważ za każdym razem, będąc w Katowicach, przyglądam się i super jednostce, i Spodkowi, wyburzonemu już chyba tam z przodu Pałac Ślubów, tak? Już został wyburzony chyba. Tak mi się wydaje, tak? Ale i też to, co mi się spodobało, to, że to nie jest polska szkoła dokumentu, bo gdyby za ten film się wzięli klasycy polskiego dokumentu, to by skoncentrowali się na jednym, dwóch, trzech bohaterach i odbywaliby z nimi długie rozmowy na temat sensu życia w tej super jednostce. A skoro robimy o modelu korbuzjerowskim, to podejdźmy do tego korbuzjerowsko. Tylko zapewne, znaczy odpowiedz najpierw na to pytanie, czy to było twoje myślenie, że okej, że skoro to jest super jednostka, no to traktuję trochę ten dom jak człowieka, jak takiego złożonego z wielu pięter człowieka i robię no właśnie o tej super jednostce. No więc tak. No, działa, tylko trzeba... Raz. No. Więc tak, żeby nie było, to jest pytanie właściwie do reżysera, chociaż ja mogę odpowiedzieć na nie. Po pierwsze też chcę ci podziękować za to, co zauważyłeś, bo właściwie już powiedziałeś wszystko o tym filmie tak naprawdę i nic więcej dodawać nie trzeba. Faktycznie to jest tak, że po pierwsze mocną stroną tego filmu jest to, że nie ma tej całej socjologii. Chociaż w materiałach, kiedy nad tym pracowaliśmy, ona była. Tam były jakieś wywiady, takie szczątkowe zrobione z ludźmi i można było trochę pójść w tym kierunku, ale jakby nie taka była główna idea, ponieważ na początku jest tam myśl Corbusiera, że to jest maszyna do mieszkania. I jedyny sposób, żeby to pokazać, że ta maszyna jest do mieszkania, to właśnie pokazać tych ludzi, że oni tam są i funkcjonują jako takie trybiki tej maszyny tak naprawdę, że ten blok to jest taki zegar, a oni tak naprawdę są takim mechanizmem napędzającym, co by się nigdy tak naprawdę nie udało, gdyby to były wypowiedzi, bo mieliśmy takie sceny, na przykład tam są takie dwie emerytki, które się pojawiają i rozmawiają o tropciu. Tam była bardzo długa rozmowa, która ostatecznie do tego filmu nie wyszła, ale mianowicie wyglądało to mniej więcej tak, jakby dwie panie emerytki siedziały na ławce i rozmawiały o tym, a wiesz, Zosiu, a właśnie ktoś umarł, a pan z trzeciego to mu kapie woda, a pani z piątej to ma właśnie kochanka. I chcieliśmy raczej tego uniknąć i dzięki temu ten film jest, jaki jest i właśnie chyba najlepiej obrazuje tą myśl Corbusiera. To ja tylko na przypadek dodam, że ty jesteś montażystą tego filmu, czyli ty jesteś też odpowiedzialny za to, że pewnie sporo rzeczy wyleciało, to powiedz, czy to wobec tego ty ratowałeś reżysera i wyrzucałeś? No, nie wiem, czy... Zawsze montażyści ratują reżyserów tak naprawdę na końcu. Dobrze, że Teresy nie ma, to po pierwsze, więc mogę powiedzieć. Adama, który był kierownikiem produkcji ze Szkoły Wajdy, chyba też nie ma, więc mogę powiedzieć, więc jestem bezpieczny. Prawdę o reżyserach. Powiem wam tak... To jest tak, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o dokument, to ten montaż coś znaczy w tym dokumencie. Znacznie bardziej niż w fabule i rzeczywiście można sobie ułożyć wszystko, co się chce. Tak naprawdę. A ten materiał był właśnie pod tym względem szczególny, bo tu nie było żadnej historii. To było tylko i wyłącznie takie pokazanie tego życia tak naprawdę bez żadnego zamysłu, jak to dalej zrobić. I rzeczywiście cały pomysł na ten film narodził się dopiero w montażu. I ja akurat z Teresą miałem o tyle dobrą współpracę, że Teresa na początku przychodziła i gdzieś tak patrzyła, co ja robię, ale z czasem powiedziała mi, wiesz, ja się trochę głupio czuję, bo właściwie to ja tu chyba jestem zbędna i może pójdę do domu. No i tak się stało, że Teresy właściwie nigdy nie było. Ja tam to robiłem, po czym wysyłałem do Teresy jakieś wersje. Ona albo akceptowała, albo dawała jakieś mniejsze zmiany, ale ogólnie ten klimat jej się bardzo podobał, więc praktycznie tak, ten film powstał na montażu zupełnie. I dlatego na festiwalu w Koszalinie jesteś ty, a nie reżyser.
reżyserka. Nie, reżyserka pracuje teraz. Przypomnę, że autorką scenariusza, reżyserką jest Teresa Czepiec. Zdjęcia był Pawła Delusa, który miał tu zresztą wykład i to oczywiście widać, no bo tego by nie dało się chyba też inaczej opowiedzieć. Znaczy, o nie, okej, okay, zawsze się da inaczej, można było to tą narrację inaczej budować. Ja na przykład miałem od początku wrażenie, że to jest film, który by został pokazany na Planet Dog Review, ale by go w ogóle nie pokazali, nie wiem, na festiwalu dokumentalnym w Krakowie, ponieważ to jest właśnie inna poetyka, ale być może to nieprawda. 100% racji, film był wysłany na festiwal do Krakowa, jednak tam się nie dostał. No właśnie, a dostał się na Planet Dog, czy nie był jeszcze wysyłany? Chyba jeszcze nie był wysyłany. Bo to jest trochę ta poetyka właśnie, którą Artur Liebhardt by chyba polubił, więc wyślijcie mu koniecznie. Dziękujemy za zmontowanie tego filmu i przechodzimy do następnego, czyli do filmu Trash. Przyjmij się mikrofon. I tutaj oczywiście Filip bardzo sprytnie to zrobił, ponieważ już zabezpieczył się przed wszystkimi atakami. Nie można go za nic skrytykować, ponieważ sam siebie włożył w tą ramę krytyczną i wszystkie ataki odparł. No to tyle. No, dzięki. Był następny film. To na razie. Cześć. Dobrze było przyjechać do Koszalina. Ale swoją drogą ta końcówka się pojawiła dokładnie w momencie, w którym ja sobie zapisałem nie pytać się Filipa, o co chodzi. I w tym momencie właśnie się tam zaczęło pojawiać to, zamykać ta klamra. Ale strasznie mi się w tym filmie podoba twoja odwaga, znaczy i też to jest taka gombrowiczowska metoda poważna, że po prostu skoro on nawet w swoim dzienniku miał takie fragmenty, gdzie radził właśnie autorom różnych rzeczy, choćby głównie o literaturę, ale można to zastosować też spokojnie do różnych innych dyscyplin, żeby radził w jaki sposób należy przewidzieć, za co będzie atak, za co będzie krytyka i należy natychmiast się jakby na to przygotować i wpleść już w narrację odpowiedź na ten atak. Także szapoba. Ale mówiąc już teraz absolutnie serio, chyba że wy chcecie, czy chcecie film Trash jakoś skomentować? Nie wkurzył wolno. Was? Nie wolno. Ej, no ruszcie się, słuchajcie. Wkurzył was? Nie. Był straszny. Nie, był świetny. Ale straszny. Taka zabawa słowna. Czy, no co, przeszliście tak obojętnie, obejrzeliście i nic? No. Nie mają mikrofonu po prostu. Żarty. No dobra, to nie mówcie jeszcze nic. To ja powiem, że mi się strasznie podoba ta konwencja musicalowa i zacząłem się zastanawiać, kiedy w ogóle w Polsce ostatni raz powstał jakiś musical i pomyślałem, że to musiało być w czasach PRL-u chyba. Tak? No. Nie wiem, nie śledziłem nigdy. Ja w ogóle tak nie lubię musicali. Absolutnie ich nie lubię. Nie dość, że film już jest sztucznym tworem, to jeszcze, że ktoś idzie ulicą i śpiewa do siebie, to niestety nie mogę tego przetrwać tak ogólnie w kinie. Ale jest jeden taki musical, Jesus Christ Superstar, który mnie poniekąd zainspirował, choć chyba oglądaliśmy go po. Choć czy wcześniej, czy przed, nie wiem. Ale chodzi o to, że tam się pojawia ta grupa hipisów, oni się przebierają właśnie za te wszystkie postacie, za Jezusa i innych Judaszów i zaczynają śpiewać. I właśnie to tak samo się zaczyna, że to będzie film o tym, to obejrzymy to z przymrużeniem oka. Tak samo musical i ta cała konwencja. No tak naprawdę nie wiem, czy był w ogóle to jakiś surrealistyczny musical. Także jesteśmy. Ja pamiętam na Nowych Horyzontach jakieś takie musicalo porno japońsko-koreańskie. Tak, porno musical, ale nie surrealistyczny. Chyba że zrobię surrealistyczny porno musical następnym razem. Kasiu, ty chcesz inaczej to wszystko opowiedzieć? Tak. No właśnie. Kasi jeszcze nie zapłacą. Halo, halo. No, to już pominę ten temat, ale słychać, tak? Nie, no oczywiście, co ja mogę powiedzieć? To ciekawe, a propos musicali, też się zastanawiałam teraz, jaki ostatni musical powstał w Polsce. I coś było,
ale nie wiem... To był teatr telewizji chyba. Nie, było coś. Ale taka pełnometrażowa ostatnio, nie było nic, żadnego musicalu? Znaczy, w tej chwili wiem, że... Agnieszka Smoczyńska szykuje pełnometrażowy musical o syrenach w dodatku, więc to już będzie pełen wypas. Aha. Ale wy wyprzedziliście ją. A, no tak, tak. No ja nigdy nie brałam udziału w musicalu, więc ten gatunek zresztą... Ja też. Byłam ciekawa, jak to właśnie... No jak to będzie wyglądało ostatecznie, bo tak naprawdę ta praca jest inna trochę, bo wiesz, dla aktorów to wygląda tak, że musisz wcześniej przez 3 tygodnie mieć próby tańca, układu. Ja nienawidzę tańców synchronicznych, a tu był ten taniec synchroniczny i trzeba, rzeczywiście go przez 2 tygodnie próbowaliśmy i to dla mnie była męka, ale i potem jest ta przyjemność, wiesz, że jak już to wszystko zrobisz, to potem jak jesteś na planie, kręciliśmy ten film jeden dzień. Jeden. Brawo. No to jest ciekawe doświadczenie, bo naprawdę od rana do nocy jednego dnia zostało to nakręcone, no ale zostało rzeczywiście wszystko wcześniej przygotowane i potem już to płynie, nie? Zdarzają się różne niespodzianki na planie, bo wiadomo, ale jednak płynie taki inny rodzaj obecności dla aktora też, wiesz, że masz zadanie do wykonania, które wcześniej zostało przygotowane, jest konkretne i potem jakby wchodzisz to już na zasadzie takiej improwizacji. No nie tak, że na planie się spotykamy i kombinujemy, jak to zrobić scenę, prawda? Tylko jakby w ten sposób i to było bardzo fajne. Także był taki flow na planie, mam wrażenie, też między nami aktorami. Tak wydaje mi się, że to trochę widać też na ekranie. No była bardzo dobra zabawa przede wszystkim. Dobrze, ale to słuchajcie, to skąd się wzięła ta musicalowa? Bo ty mówisz, Filip, że w ogóle nie znosisz musicali, to chciałeś co, wobec tego sparodiować tą konwencję? Czy w ogóle to nie jest kluczowe? Bo ja też sobie na przykład zapisałem w swoich notatkach w momencie William Burroughs cut up. Tak? Dlatego, że tam jest nawet to zdanie, które trochę brzmi jak znak jego lunchu. Wiesz, które? Nie zacytuję. No ja to też już nie zacytuję. Też oczywiście przypomniały mi się filmy nie Warhola, tylko tam był też w okolicach Faktory, był taki koleś Jack Smith chyba. W każdym razie takie wczesne kino awangardowe, które w ogóle się po prostu niczym nie przejmuje i dokonuje takiego właśnie miksu elementów po prostu, tak? I układa z tego jakąś całość. No, bo skoro wiemy, że dzięki temu filmowi się lepiej poczułeś i o to chodzi w sztuce, no ale... To mi dorwą później. No ale to skąd brały się te inspiracje? Ogólnie tak w sztuce, w kinie lubię eksperymentować, w sensie wejść w coś, co kompletnie nie mam o tych rzeczach pojęcia i tak to się zaczyna po prostu, takie niebezpieczeństwo, taki niepokój i też w pracy z aktorami, czy właśnie w tańcach, no nic z tego nie znałem kompletnie, żadnych z tych elementów nie miałem, niech właśnie nie da tego nauczyć, więc tak samo w poprzednim filmie też był taki eksperyment tak naprawdę, dział się w brzuchu wieloryba, też zapraszam, więc to takie po prostu, może to bardzo banalnie brzmi, ale właśnie, że się nic nie wie i wtedy się czerpie po prostu z głowy, z serca, z pracy z ludźmi, a nie, że wszystko jest właśnie takie ułożone, szerokie ujęcie, bliskie i to taka klasyczna narracja, więc każdy element w tym filmie był absolutnie mi nieznany. Ale też choreografka i jakby cała ekipa ludzi, którzy wokoło byli też w to zaangażowani, nie? Którzy to wspólnie tak, robili. Absolutnie. No, w takim podejściu jest tyle właśnie najlepsze, że biorę tak kreatywne osoby, które są o wiele lepsze ode mnie we wszystkim i bez nich by się to na pewno nie udało. Także to jest też fajne, że tam mówię, taki pomyślik nagle wzrasta do czegoś takiego, co widzieliście na ekranie. Brawo, brawo, brawo. Czy ktoś chciał? Coś? A, no jeszcze tylko szybko powiem. Jeszcze tylko szybko powiem czemu. Bo jak się samemu to właśnie robi, bez żadnych ograniczeń, nazwijmy to z zewnątrz, póki co mogę. Bo sobie sam zapłaciłem za to. Nie, bo, ale że można, no to wtedy chciałbym eksperymentować. Móc eksperymentować i bardzo dużo się odkrywa, bo na następnych etapach chyba już nie dadzą takiej możliwości. Ale coś człowiek przeżyje, będzie wiedział i coś odkrywa tak naprawdę siebie, no. Że widzisz, jak to oglądam, to widzę tam na chwilę, jak w bandażach jestem. Nie, oczywiście ogólnie w całej tkance i warstwie filmu. Coś chyba mojego, co pochodzi od wszystkich tych osób, z którymi pracowałem tak naprawdę, więc to się staje coś większego od ciebie. O. Oddaję głos tam. Może ja.
tradycyjnie. Proszę pana, proszę więcej wiary w siebie. Było bardzo fajnie, ten eksperyment mi się bardzo podobał, ponieważ to było to otoczenie, złomowisko i było czarno-białe. No fantastyczne to było, takie bardzo graficzne. Proszę tak dalej robić. Dlaczego tak? Dobra, będzie za rok. Druga część za rok. Bo być może jakimś... Będzie porno musical chyba wtedy. Być może jakimś kluczem jest to, że Filip, o ile dobrze pamiętam, zaczynał na Akademii Sztuk Pięknych, a potem, tak? A potem się przeniósł. No, malarstwo studiowałem, no lata, ale rzuciłem... No i nawet pszeniki są, słuchajcie, w tym filmie są pszeniki, czy ktokolwiek by się odważył na takie pszeniki, jak tam są, to tak dwa razy, nagle, zupełnie nic. Takie chamskie, prawda? Takie chamskie, tak, tak, ale właśnie one są tak chamskie. Ale to tak strasznie kusi, jak się montuje. Ja to montowałem, wiecie, gdybym miał montażystę, to by nigdy nie doszło do skutku. To już ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz będę pisał i montował. No, tam... Znaczy, ja chciałem tylko... Na początku właśnie jest ta spowiedź, że tak strasznie, strasznie to tak drąży ten śmietnik, ta śmietanka, kanapa, to wszystko. To tak naprawdę aż tak wygląda, że to tak drąży, to po prostu taki lekki pomysł. I chcesz to zrobić? Czy rzeczywiście masz takie przeżycie, że musisz coś takiego zrobić? Tak? Jest o wiele gorzej. Teraz jest okej, stąd wyjdę, to będzie po wszystkim. Zobaczycie mnie gdzieś w parku. Nie, ja to odpowiem. Tak jak, nie, tak, Kasia, ratuj. Tak jak jest z pasją prawdziwą, kurczę, wiesz, jak zapytali przecież tą balotnicę, no, czemu ty, kurczę, dziewczyno, tańczysz? No, ona właśnie pytaniem odpowiedziała, czemu pan oddycha? No, bo czemu pan oddycha? No tak, tak. No, właśnie ona przyleciała na plan, musiała szybko wylecieć i mieliśmy mało czasu z nią. Kanapa wróciła. Przeszła parę castingów i tak padła na nią. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jeden dni, weź mikrofon i być może ta sytuacja stała się symboliczna, że ty przyszedłeś po swoim bohaterze, ponieważ 21 dni kursu spowodowało w nim taką przemianę, że to on pierwszy tutaj wszedł na scenę. Szukałam wtedy, wiesz? No właśnie. No tak. Aha. Nie działa? Działa? Działa. Troszkę prawie połknął. Aha, dobra. Dobrze. Michał, ponieważ ja też poczucia zaczynałem się, więc teraz już jak oglądałem film, to wiedziałem, że jak zaczniemy rozmawiać, to zacznę zaczynać się bardziej niż zwykle. Się udziela. No, to udziela się. Tak. Dokładnie. Czy to był naprawdę twój pomysł, żeby iść na ten kurs? Perfect Dating zmieni swoje życie w 21 dni? Nie no, ja nie wierzyłem w jakąś taką praktyczną... Bliżej trochę. Wiedziałem, że to jest nie do końca możliwe, że to, co oni przedstawiają przed kursem, żeby przyjść na kurs, że to... pewnie się nie sprawdzi, ale mimo wszystko chciałem doświadczyć czegoś na własnej skórze i jakoś się przekonać. Zmiana może nastąpić, pewnie każdy ma jakąś swoją granicę, kiedy ona może nastąpić. Kurs weekendowy, tak jak Perfect Dating proponuje, to jest za mało. Zrobienie planu też dla większości kursantów jest za mało. Trzeba to powtarzać. No i wtedy myślę, że zmiana nastąpi. Jeśli o to pytałeś. Tak, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie o to pytałem, a sposób, w jaki uczyłeś tej odpowiedzi, też jakby też forma jest również tą odpowiedzią. Nie, tylko się zastanawiałem po prostu, wiesz, czy to było tak, że spotkałeś Michała, wiedziałeś, że on idzie na ten kurs, interesowały cię te kursy i szukałeś, no to opowiedz o tym. To mnie zainteresowały te kursy i jak byłem na takim kursie jednym, no i tam poznałem Michała i stwierdziłem, że jakby nie chcę robić jakby filmu o kursach,
tak, i mieć takiego zbiorowego bohatera, tylko wolę się, że tak powiem, przykleić do jednej osoby i no i to był Michał właśnie. No tak. I trochę chyba to jest ta sytuacja, w której robienie filmu o nim też staje się częścią trochę jego kursu, jego terapii, no znaczy, prawda? Znaczy mi chyba, nie wiem, to może ty coś powiesz na ten temat, znaczy, bo to było tak, że wiesz, no tak, no ja byłem codziennie z kamerą, jak Michał robił ten plan i no i co? No, to, no co? Nie można się oburzać jednak na te kursy, bo... Ale poczekaj, bo o innych rzeczy nie, bo, teraz gadamy. Tak, bo chcemy... Ale nie, chcę nawiązać do tego po części, bo chodzi mi o to, że na kursie uczą pewnego rodzaju pewności siebie, śmiałości, no i rozkminięcie, jak to zrobić, żeby faktycznie dziewczyna stoi, podejść do niej, zagadać i jakoś to rozwinąć. Jest to sztuka, nie każdy to potrafi. Jeśli ktoś tego nie ćwiczył, bo to jest też wyuczone, no to jest to pewnego rodzaju trudność. Też, ale jeśli chodzi o jakieś tam cele, samej relacji damsko-męskiej, no to można to osiągnąć w szeraki sposób. No to kursy nie są jakąś tą receptą. Znaczy, wiesz, te kursy to były... No, to... Czy jakimś nowym sposobem, który teraz wszedł i tutaj... Ale chodzi też o to, czy to, że Damian cię filmował, czy też cię pomagało, że to, bo to, że on cię filmuje, oznacza, że jesteś kimś ważnym, a to jest sytuacja, która powoduje, że lepiej się czujemy i mamy zapewne większą wiarę po prostu w siebie. No, to, no nie wiem, czy tak do końca jest. No, ja wcześniej mówiłem, że to... Ale raz zaczynałeś robić plan i 4 dni z tobą byłem, później musiałem wracać do Katowic i powiedziałeś, że przerwałeś ten plan, dlatego że... Jak jest... Nie, że przerwałeś. Nie przerwałem. No 2 razy go robiłeś, stary. No jak przerwałem, jak cię przerwałem? Kiedy? Masz błędne informacje. No to 2 razy z tobą ten kurs robiłem, na moje nieszczęście. Nie, no... No żartuję. Wychodzę. No dobrze, ale słuchajcie, tu macie ratunek. Nie, ale to trzeba przerwać, bo inaczej pokłócą się i wyjdą, więc jesteś... Ja dzisiaj wykonam pierwszy atak, bo powiem szczerze, że nie wierzę w 3 ostatnie sekwencje. I odnoszę wrażenie inscenizacji. Znaczy, to wiesz co, jakby ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem inscenizacji w dokumencie. Tak, nie. Znaczy, w ogóle chciałem ci powiedzieć, że ja wiem, że tam wiele rzeczy wygląda bardzo fejkowo, ale jakby ja nie miałem w ogóle takiej potrzeby, w tym sensie, że jakby wszystko się działo, więc jakby to jest tak smontowane, że być może tak to wygląda, natomiast no Michał po prostu zrobił wiele z tych scen. I ta dziewczyna, która jest na końcu, nie jest w żaden sposób, wiesz, jakby inscenizacja. Ona też nie. Też jakby ona, ja się oczywiście, Michał się z nią umówił. Michał się ten telefon, który słyszałeś, ja do niej zadzwoniłem po tym i zapytałem jej, mówię, słuchaj, bo ja robię film o tym chłopaku, który do ciebie dzwonił i czy ty masz nic przeciwko temu, że ja bym po prostu nakręcił wasze spotkanie. A ona ku mojemu zdziwieniu w ogóle i zaskoczeniu, bo wiesz, jakby nie liczyłem na to, że ona się zgodzi. Powiedziała, wiesz co, jasne, ja mam kolegów, tam reżyserów, operatorów, ja takie rzeczy znam i nie mam sprawy, wiesz. A telefon? Telefon do... mistrza, prowadzącego... Nic nie było w żaden sposób miejsce. Nic, absolutnie nic. Nie, ale wiesz co, jakby to nie jest tak, że ja jakby w ogóle uważam, że polski, wiesz, jakby film traci na tym, że się jakby nie ogranicza człowiek gatunkowo, że nie ma tej transgresji gatunkowej. Wiesz, to jest bardzo jakby niefajna rzecz. Natomiast jeśli w przypadku tego dokumentu to było karabaszowe w ogóle takie, wiesz, działanie. To znaczy ja ustawiałem kamerę, włączałem zapis i tyle. I absolutnie nic więcej się nie działo. Ale no, jakby, niestety muszę się z tego zawsze tłumaczyć, bo to być może wygląda jakby... No jest tak ułożone, wiesz, jako montażysta, że w tym miejscu była interwencja. Wiesz co, było długo ten film był montowany tak naprawdę, bo myśmy musieli zrobić z tych, to było 30 dni zdjęciowych, było bardzo dużo materiału. No wiesz, Michał tam chodzi po tych ulicach całymi godzinami tak naprawdę. Wszystko grałeś? No w zasadzie wszystko. Nie, w zasadzie wszystko. Ja wiem, ale to jakby, no bo też były, na czasy, wiesz, ja grałem to na X, a nie na taśmie, nie? Dużo, tak
No bardzo dużo tego było. Bardzo dużo tego było, także jakby na początku, wiesz, montażysta powiedział Damian, ale to jest jakby materiał na pełen metraż, nie? Mówię, no nie wygłupiaj się, bo to trzeba zrobić z tego, wiesz, 15, no to był pierwszy dokument w MONG-u, tam że to są ograniczenia czasowe, nie? No i tak musieliśmy to ścinać, no najpierw było pół godziny, po kolaudacji powiedzieli nam, że jest spoko, no ale to nie może tyle trwać, no więc ścięliśmy to do 21 minut chyba teraz to trwa, tyle tak symbolicznie, no ważnie się zrobiło. Tak, ja myślę, że chodzi o to takie poczucie wetrze, są poczucie stomek, że nagle te dwie ostatnie dziewczyny to jakby nikąd się biorą, bo to jest takie nagle odkorkowanie totalne. Cały czas przeszkody się dzieją. A nagle jest jakiś tam... No... I tak dalej i nagle mamy po prostu telefon, totalną płynność, ta dziewczyna w ogóle przez moment nie ma jakiegokolwiek zawahania i to się dzieje tak... No tak się działo, przepraszam. Ja mówię tylko dlatego, w taki rytm wrażeniowości. Znaczy, słuchaj, ten film musiał być montowany dość dynamicznie, to znaczy, wiesz, bo tam się bardzo dużo rzeczy działo, bardzo dużo rzeczy chciałem powiedzieć. Jakby zamknięcie tego miesiąca pracy tego człowieka, że Michała, no to jakby w 15-20 minutach, no to jest jakby montażowy problem, to ci gwarantuję po prostu, bo to... Można. Znaczy, wiesz co, ja nie jestem montażystą, pewnie ty mógłbyś mi jakby powiedzieć, co tam można by zastosować, a czego nie. Znaczy, ja bym generalnie chciał, wiesz, co tutaj dodać, bo rzeczywiście to jest tylko kwestia wrażeniowości, bo ja mniej więcej 5 lat temu montowałem film na identyczne tematy jak twój i były identyczne jakby rzeczy w tym filmie, które są tutaj i wiecie, ja wiem, co było w tym filmie inscenizowane, a co nie. I jak zacząłem ten film pokazywać gdzieś, to ludzie mówili, że inscenizowane jest to, co nie było inscenizowane, a to, co i na odwrót, prawda? Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia wrażenia. To też może trochę głębiej, moim zdaniem jest w ogóle problem tego, że niewiary w ogóle w to, że te dokładnie działają. Ja sobie pomyślałem, że ten, że to, o czym wy mówicie, bierze się z tego, że... Wiesz, że się dzieją w ogóle. Tak, że mogę trochę... wszystkich przeprosić? Dawaj. Ja do końca nie wiem, jak rozumieć inscenizację, no ale wszystko się działo spontanicznie, no. Tyle mogę od siebie, a ja w tym brałem udział, co chyba wiem najlepiej. Zadaję pytanie. Nie, bo być może, wiesz, to jest tak. A jeszcze jedna ciekawostka, to tutaj... Ja? Tak, ty. Kosio! Tak, nowy mamy z tobą 5 sekund materiału, jak przechodzisz i Michał za tobą patrzy po prostu. Nie, tylko... no, wiązałem buta i jakoś nasze spojrzenia się spotkały. Ja walczyłem o ten materiał, ale... Przepraszam, i to jest właśnie dowód, że kursy artyści... działają, jakby ktoś miał wątpliwość. Artyści nie wiedzą... Kasia byłaby na plakacie. Tak, no właśnie, kursy działają, bo mi się wydaje, że problem z tą sytuacją jest taki, którą być może do tego się też odnosi ta dedykacja na końcu filmu, że trochę problem, który na przykład ty masz, być może i ja, że mamy to poczucie obciachowości, tak, że mówimy sobie, o kurde, co za po prostu obciach, ten Michał idzie na taki kurs, ale jeżeli potraktujemy to serio po prostu, że Michał jest samotnym mężczyzną, jakich wielu na świecie i zaczniemy to traktować serio, że on po prostu potrzebuje narzędzia, tak, to albo jesteśmy zaskoczeni tym, że ta dziewczyna idzie z nim na to lodowisko, albo nie, tak? I być może jeżeli uważamy, że to jest poważna sprawa i on szuka drugiej połowy swojego serca, to jesteśmy w stanie zaakceptować to, że takie rzeczy się zdarzają, że ta dziewczyna idzie tam. A jeżeli myślimy cały czas o rany, jaki obciach, kurde, co za kurs, co za frajerstwo, to myślimy, no nie, no przecież jaka by poszła z nim na lodowisko, rozumiesz? Ja myślę, że te kursy mogą działać jakieś tam porady. To jest trochę tak, no to Michał sam najlepiej może o tym powiedzieć coś, natomiast mi się wydaje, że tam jest w ogóle, tam przychodzą faceci bardzo różni, wiesz, bo to są ludzie, którzy to są lekarze, to są znaczy nawet tak, nauczyciele, wiesz, wykładowcy akademicy czasem bywali nawet. No oni oczywiście, niektórzy są przerażeni bardzo szybko, jakby czasem znikają jakby w trakcie, ale jakby jedno oczy tych facetów, wiesz, to są czasami po prostu, wiesz, dobrze usytuowani, dobrze zarabiający, atrakcyjni faceci, ale jakby jest jakaś taka wspólna cecha takiego braku jakby traktowania kobiety jako jakiegoś zupełnie obcego bytu i na zasadzie, wiesz, że to jakby
kończy im się język w ogóle w pewnym momencie, wiesz, jakby nie ma, jest mur absolutny, wiesz, tego nie mogą w żaden sposób przeskoczyć i te kursy w jakiś sposób im pomagają na przełamanie jakichś tam pierwszych takich, wiesz, jakby, stary, ja sam mam z tym problem, wiesz, dlatego ten film zacząłem robić, dlatego ja na przykład mam, jakby wiem, co to znaczy męczyć się, kurwa, wiesz, 2 godziny na imprezie i nie podejść do dziewczyny, bo się po prostu stary boisz, nie? Jakby odrzucenia, wiesz, no tak. No i, ale wiesz, jakby niektórzy to robią, niektórzy tego nie robią. Te kursy przynajmniej dają ci taką odrobinę pewności, że inni też mają z tym problem i że ty nie jesteś sam i że jakby takie rzeczy się dzieją w ogóle wokół, nie? Tylko, że jak jesteś sam, to jesteś częściej tak bardzo sam, że żeby nie wiesz o tym, co się dzieje wokół. I wydaje ci się, że twój problem jest bardzo indywidualny i że to tylko to ciebie to dotyczy, wiesz. Czyli to ma też taką funkcję terapeutyczną, nie tylko tą instruktażową, narzędziową, tylko... No tak, tylko że to jest taka terapia, wiesz, bardzo, kurczę, no, umówmy się, nie? Taka chałupnicza, wiesz, i ona raczej nie szkodzi, raczej nie zauważyłem, żeby komu tokolwiek zaszkodziło, natomiast, no, no to czego oni, ja widziałem po tych chłopakach, że, albo po Michale, przecież Michał na początku miał problem, żeby w ogóle podejść do dziewczyny i zapytać o najprostszą rzecz, a później stary nagle po prostu, wiesz, on sam inicjował te wszystkie spotkania, tak na dobrą sprawę, nie? Po którymś tam dniu. Jakiś automatyzm, wiesz, się w nim uruchomił i to działało, no. Mogę wszystko prostować, bo tutaj słucham, ale nie ze wszystkim się zgodzę. Raz powiem, że samotność, to nie do końca chodzi o samotność. No, w naszym życiu pewne rzeczy się dzieją, jakoś je omijamy albo nie zauważamy, nie bierzemy i tak przez to jesteśmy samotni. To nie do końca chodzi o samotność, że... No, ale serio, ale mnie chodziło o samotność na przykład. No, konsekwencją jest samotność, ale no, kurs jest też pewnym rodzaju edukacją, którą ma nas jakoś rozwinąć. Jest to trochę, sam kurs jako forma taka organizacyjna, to nie jest to dobre, bo to właśnie jest takie trochę, jak wykładowca jest dobry, czyli potrafi to powiedzieć, no to może to usłyszymy i to jakoś przyjmiemy, albo zrozumiemy, ten jakiś tam pęd na tym kursie, że kończy się wykład, idziesz na zadawanie pytań, już kończę. Nie, bo ja chciałem zaproponować ustawienia heringerowskie. Ale jeszcze miałem taką myśl, że z tymi najprostszymi pytaniami, tak jak zaczęliśmy, że ja tutaj się jąkam, czy ten... No. Ale ja to mówię nie po to, żeby ci przywołać, ponieważ sam się zacinam. Ale nie, ja chcę powiedzieć, że tutaj te najprostsze pytania, no bo ja nie ćwiczyłem... Ja jak nie musiałem pytać, to nie pytałem. No, nie miałem takiej potrzeby głupi no, jakiegoś... Ale poszedłeś na kurs. No właśnie. No, jak już byłem na kursie, to... Zapłaciłeś za niego. No, największą motywacją, że zapłaciłeś, no to chyba to nie jest to. Michał, ty teraz coś... zaczynasz się jakby dystansować, bo co, wstydzisz się, że brałeś udział w tym kursie, nie, czy co? Ja się nie dystansuję, tylko nie do końca się zgadzam z tym, co mi się mówi. Ale nie, znaczy, słuchaj, bo interpretacja reżysera... Ale, stary, ale poczekaj, szukałeś dziewczyny, czy nie szukałeś dziewczyny? Nie, no, jak najbardziej, jeśli przez kurs bym znalazł z dziewczyny, bym był zadowolony. Słuchajcie, no właśnie, potrzebujemy reżysera do nakręcenia filmu o nich teraz. To jest konflikt, będzie część druga, od razu scenariusz już jest, punkt wyjścia napisany. I po to, żebyście się tutaj nie pokłócili przy innych, żeby ta historia została, to w tym momencie przerwiemy, okej? Okay? Czy chcecie coś jeszcze dodać, skomentować? A ty jesteś lepszy? No ja nie. Ale ja nie powiedziałem, że jestem lepszy, stary, bo jak się, ale wiesz... Ale to miałeś na myśli! No ale nie, wcale tak nie myślałem. Nie, on sam powiedział... nie, bo... A teraz byliśmy z Michałem w Stanach, mieliśmy tam pokaz w Waszyngtonie i wychodziliśmy po tym mieście i stary, to ty mi ciągle gadałeś o laskach, które mieliśmy na ulicy, a nie ja tobie. Bo nie zauważałem! Ale poczekaj, bo tu będę Michał bronił... Damiana, dlatego że sam uprzedził moje pytanie, bo ja sam powiedział... Żartowałem trochę... Aha, no dobra, to był taki performance, dobrze, rozumiem. Dobrze. Czy ktoś chciał jeszcze teraz publicznie coś po,
powiedzieć na temat tego filmu, albo w ogóle pozostałych? Czy kończymy oklaskami dla wszystkich za, myślę, naprawdę świetny blok filmów, które wszystkie się jakoś połączyły w jakąś historię? Oklaski? Tak. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Maciąg również w filmie Facet niepotrzebny. Zaraz projekcja 19:30 i później również dyskusja.